Witam serdecznie. Mam tutaj, moim gościem dzisiaj jest Adam Chryń, kategoria lat 15. Adam jest z Wałbrzycha, z Squash Clubu, gra 4 lata, jest na Mistrzostwach Polski Śląska. Adam, powiedz mi, które miejsce zająłeś na tych mistrzostwach? 7. W kategorii do 15 lat. Jesteś zadowolony? Bardzo. Dlaczego? Bo to moja życiówka jest. Siedzimy teraz na podium właśnie. Jest to twoje marzenie, rozumiem. Tak, to jest jedno z moich największych marzeń, żeby być na pierwszym miejscu. To jest ciekawe, bo mamy pytanie w trakcie tego wywiadu, ale nie będziemy na razie zdradzać. Później zadamy to pytanie. Powiedz mi, Adam, o twoich treningach. W tygodniu ile trenujesz? Jak? Trenuję 2 razy w tygodniu. Raz grupowo, a raz indywidualnie. Po godzinie. To 7 miejsce to całkiem dobry wynik, jak na tak niewielką ilość treningów. Masz zamiar zwiększyć te treningi, czy masz zamiar lepiej trenować? Lepiej trenować, no i może też zwiększyć, nie wiem. Dobrze, bardzo zachwyciłeś mnie dzisiaj jedną rzeczą. Nie widziałem twojego meczu, niestety, ale widziałem, jak sędziujesz swoich kolegów. I robisz to genialnie. Możesz powiedzieć na ten temat, jak to w ogóle, jak ci przychodzi ta łatwość podejmowania decyzji, bo podejmowałeś decyzję bardzo, bardzo dojrzale. Sędziujesz jak jakiś doświadczony sędzia. Jak to robisz? Czy też to jest też z moich doświadczeń i też trochę na logikę, no bo jak w sumie na logikę głównie i z moich doświadczeń, tak. Okay. No ale przepisów się uczyłeś z doświadczenia? Ktoś cię uczył? Jak to jest? Sam, no i z doświadczeń głównie. Okay. Dobrze. Nad czym pracujesz ostatnio, obecnie? Nad kondycją, żeby być bardziej wytrzymałym podczas meczów. Uważasz, że jak poprawisz to będziesz grał dużo, dużo lepiej? Tak, dokładnie. Okej. Dobrze. Mam tutaj kolejne bardzo dobre pytanie. Jak twoje największe sukcesy, bo to już twoje największe sukcesy w życiu albo w squashu? To jest wtedy, kiedy już zacząłem wygrywać poszczególne mecze, na przykład w turniejach A, że nie przegrywałem wszystkiego, tylko już takie, nie wiem, pojedyncze mecze na końcu zaczynałem wygrywać. To jest niesamowita szczerość. To jest niesamowita szczerość bije od tego chłopaka. Adam, bardzo dziękuję ci za ten krótki wywiad, bo ja wiem, o czym ty mówisz. To jest, ja pamiętam, jak dostaje się takie baty od każdego na turnieju i nagle zaczyna się ten pierwszy mecz wygrywać. To jest taka radość. Opowiedz o tej radości. Jak ty się czułeś wtedy? Bardzo dobrze. Tak mega dużo euforii było w środku. Po prostu tego się nie zapomni. Możesz kogoś pozdrowić na koniec? Trenera. Dziękuję. Moim gościem był Adam Chryń. Bardzo dziękuję za twój czas. To był niesamowity wywiad. Dziękuję również.